Zostałem poproszony o podanie intuicyjnego wyjaśnienia, dlaczego np. a do potęgi minus b równa się 1 przez a do b. I zanim przedstawię Wam takie intuicyjne wytłumaczenie, chciałbym, abyście zdali sobie sprawę, że to w zasadzie jest definicja. Wiecie, wynalazcą matematyki nie był jeden człowiek, to była, wiecie, konwencja, która powstała, ale została ona zdefiniowana i to zdefiniowana z powodów, które zamierzam Wam pokazać. To znaczy zamierzam wam pokazać jeden z powodów i wtedy zobaczycie, że jest to dobra definicja, ponieważ kiedy już nauczycie się tej zasady wykładników potęgi, inne zasady dotyczące potęg są z nią zgodne dla wykładników ujemnych lub gdy podnosisz coś do potęgi 0. Weźmy więc wykładniki dodatnie. Myślę, że są one dość intuicyjne, a więc wykładniki dodatnie. Mamy więc a do pierwszej, a kwadrat, a do trzeciej, a do czwartej. Co to jest a do pierwszej? a do pierwszej powiedzieliśmy wynosi a, a później, żeby otrzymać a do kwadratu, co robimy? Mnożymy przez a, prawda? a kwadrat to po prostu a razy a. A co robimy, żeby otrzymać a do trzeciej? Znowu mnożymy przez a. A później, żeby otrzymać a do czwartej, co robimy? Znowu mnożymy przez a. Albo inaczej, możesz sobie wyobrazić, że kiedy zmniejszasz wykładnik, co robimy? Mnożymy przez 1 przez a lub dzielimy przez a. I podobnie znowu zmniejszamy potęgę dzielimy przez a. A kiedy chcemy przejść z a kwadrat do a do pierwszej dzielimy przez a. Użyjmy więc tego schematu, żeby dowiedzieć się, ile to jest a do potęgi zerowej. To pierwsza trudność. A więc a do zerowej. Załóżmy, że jesteś wynalazcą ojcem lub matką założycielem matematyki. I musisz zdefiniować, ile to jest a do potęgi 0. Może to jest 17? Może to pi? Nie wiem. To od Ciebie zależy, ile to jest a do potęgi zerowej. Ale czy nie byłoby miło, gdyby a do zerowej zachowało ten sam schemat, że za każdym razem, gdy zmniejszasz wykładnik, dzielisz przez a? Prawda? Zatem, jeśli zmniejszasz potęgę z a do pierwszej, do a do zerowej, to czy nie byłoby dobrze po prostu podzielić przez a? Zróbmy to. Więc jeśli przejdziemy od a do pierwszej, co równa się dokładnie 1, co równa się dokładnie a i podzielimy przez a, czyli po prostu podzielimy przez a, ile to jest a podzielone przez a, to po prostu 1. A więc to jest jedna z definicji lub jeden z intuicyjnych powodów, dlaczego coś do potęgi 0 jest równe 1. Ponieważ kiedy weźmiesz tę liczbę i podzielisz ją przez siebie, otrzymasz 1. Czyli jest to całkiem logiczne, ale teraz przejdźmy do wykładników ujemnych. Ile powinno wynosić a do potęgi minus pierwszej? a do potęgi minus pierwszej. Po raz kolejny będzie miło, jeżeli zachowamy ten sam schemat, według którego za każdym razem, kiedy zmniejszamy wykładnik, to dzielimy przez a. Więc podzielmy jeszcze raz przez a, a więc 1 przez a. Podniesiemy a do potęgi 0 i podzielimy przez a. A do zerowej podzielone przez a do zerowej podzielone przez a. A do zerowej to 1, więc ile wynosi 1 podzielone przez a? 1 przez A. Zróbmy to jeszcze raz. Myślę, że wtedy zrozumiecie ten schemat. Choć pewnie już go zrozumieliście. Ile to jest a do minus drugiej? Cóż, byłoby głupotą zmieniać teraz ten schemat. Za każdym razem, kiedy zmniejszamy wykładnik, dzielimy przez a. A więc aby przejść od a do minus pierwszej do a do minus drugiej, podzielimy po prostu znów przez a. I co dostajemy? Dostajemy, jeśli weźmiesz 1 przez a i podzielisz przez a, otrzymasz 1 przez a do kwadratu. I tak można by kontynuować, stosując ten schemat postępowania w lewą stronę i doszlibyście do tego, że a do minus b równa się 1 przez a do b. Mam nadzieję, że dało Wam to trochę wyczucia, dlaczego. cóż, po pierwsze, wiecie, wielką zagadką jest. wiecie, coś do potęgi 0, dlaczego równa się 1? Po pierwsze, nie zapominajcie, że to jest tylko definicja. Ktoś zdecydował, że to powinno się równać 1, ale miał ku temu dobre powody, a tym powodem była chęć zachowania tego schematu. I z tego samego powodu właśnie w ten sposób zdefiniował ujemne wykładniki. A co jest w ogóle świetne, to nie tylko to, że potęgi zachowują ten schemat, że kiedy zmniejszasz wykładnik, to dzielisz przez a, a kiedy zwiększasz wykładnik, to mnożysz przez a. Ale jak zobaczycie w filmie na temat zasad dotyczących wykładników, wszystkie zasady, te zasady są zgodne z tym schematem. Wszystkie zasady są zgodne z definicją o podnoszeniu czegoś do potęgi zerowej i podnoszeniu czegoś do ujemnej potęgi. Mam nadzieję, że ten mój wykład nie wprowadził Wam zamieszania i dał Wam trochę wyczucia, a także wyjaśnił coś, co szczerze powiedziawszy jest dość zdumiewające, gdy uczysz się tego po raz pierwszy.